Szarańcza, 3, 2, 1, go! Zobacz, co się dzieje! Ale te drzewa szybko lecą. Chłopie, popsuliśmy całą mapkę. Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Trybu Kreatywnego. W dzisiejszym odcinku będziemy niszczyli całą mapę ze wszystkich elementów, które się na niej znajdują, za pomocą pilotów, które możemy używać w trybie kreatywnym. Jest dzisiaj ze mną Daumian, IQ Happy, siema, Kapixo 109, hejo, Zoba, gościu salto umie, Michael YouTube, no cześć, witajcie, Szaku TV, sioneczko, Ninja Kaka oraz Nikola. Siemka. Moi drodzy, czy każdy z nas ma pilot w ręku? Poszczególne elementy będziemy usuwali za pomocą pilota, ale jeżeli ktoś znajdzie dynamit, również będziemy mogli używać dynamitu. Najeżdżamy na jakiś element, no i po prostu wciskamy X i wszystko usuwamy. Jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Możemy się tutaj po prostu rozdzielić i jedziemy z tematem. Dobra. Ej, nawet szybko to idzie. Drzewa, wszystko, co widzicie, nie tylko najeżdżacie. Podłogi się niestety nie da. To wiesz co, dynamit możesz wziąć sobie, wsadzić do plecaka i śmiało jechać, nie? Później ewentualnie z góry. Ale jak, słuchaj, a jak będziemy rozwalili tylko spód, to później cały budynek się zawala? Tak jak po skolapsowaniu? Tak. A, to rewelacja, ty. No tilt tak szybko pójdzie. Tilt szybko pójdzie, no. O. Więc moi drodzy widzowie, zostawcie łapeczkę w górę za całą robotę, którą dzisiaj wykonamy. Czy rzeczy na... Aha, cała chatka się niszczy, super, myślałem, że po prostu... Też może... Tak, wszystko niszczymy. To, co jest możliwe do zniszczenia za pomocą kilofa, usuwamy. Okay. Szaków się nie da. Ale wiesz co, niektóre drzewka, znaczki się da. Tych się nie da, maszyn, znaczy... Ale ma mega zasięg, co ten pilot? No straszny. Jest naprawdę kozackie. A to dobrze, nie trzeba szybko tak podchodzić, dokładnie. No tak, dokładnie. Wszystko co widzicie w swoim zasięgu widzenia, no to po prostu niszczenie. Okej. Okay. Boże, jak to wygląda. Dobra, ja teraz podlecę do góry i zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie płaska płyta. Płaska ziemia, tak jak niektórzy twierdzą, że ziemia jest płaska, no to faktycznie jest płaska. Moi drodzy, standardowo chciałem wam przypomnieć, że możecie wziąć udział w konkursie na PlayStation 4. Wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu i zasubskrybujecie każdego z nas kanał. Dzięki czemu otrzymujecie punkty. Im więcej macie punktów, tym zwiększacie swoją szansę za wygraną. Wbijajcie pierwszy link w opisie tego filmu. Okej, okay, moi drodzy, tutaj mamy całą miejscówkę już gołą, że tak powiem, i wesołą. Jaką proponujecie teraz miejscówkę? No, Tilted, co nie? Nie ma co. Wyczyścić, dobra, no to lecimy na Tilted. Popatrzcie ostatni raz, jak wygląda Tilted Towers. To co, lecimy. Ja zacznę też sobie od samego dołu niszczyć budynki. Usuwamy wszystko, nawet wszystkie rzeczy z piwnicy, wszyściutko, co jest możliwe. No, okay. Telewizory, ściany, lodówki, mikrofalówki, okapy kuchenne. A usunąć Tilted, my to usuniemy, nie? Palec tak boli. A to dopiero początek? Dobra, budyneczek zniknął, samochodzik zniknął. Po drugim klikaj. No dokładnie, ziemia też zniknęła. Big Ben już znika. Nie mów, że boli. Ej, fajne to jest, normalnie działa tak jakbyś po prostu... Najsilniejszy kilo w grze to jest. Na jednego hita wszystko siada. No, dwa budynki rozwaliłem. Ja też. W sumie nie wiem, czy liczymy Big Bena jako budynek, nie? No tak. No taki chudziutki, nie? No 4 kliki poszedł. Dobra. I ostatnia ścianka na środku powinna siąść. Ej, co jest? Dobra, wali się. Most berliński wali się. Wiecie, że niektórych chodników na Tilted nie da się usunąć? No, nie wszystko. Śmieszne, nie? Że taką teksturę zrobili, która się nie da usunąć. Ale wpadli, ja dziękuję. Już nie ma Tilted. Ej, ale to jest... No i nie ma Tilted. Ile to nam zajęło z minutę? Dwie? No. No dwie jakoś. Okej. Zobacz, jak to wygląda z góry. Normalnie wielki plac. Ej. Znaki, wszystko. Kozacko, naprawdę.
Okej, tak wygląda lokacja, którą będziemy teraz niszczyli. Dziurę w dachu wam zrobię, chłopaki. Solar dach. Bez sensu to jest w ogóle niszczenie od góry, więc zróbmy to od dołu. Zobacz, jak to idzie. Spamuję tak, ale szybko. Zobacz, nie ma już hali. Teraz burger. Siatka. Poradnik, czy... jak zwiększyć FPS w grze. Usunąć tak. Dokładnie. Ty tego się nie da zniszczyć, tablicy wyników. Tak? O. No, nie da się. O. I to jest też w sumie takie ciekawe w tym odcinku, bo wiemy, której struktury nie można po prostu zniszczyć. Dawajcie, teraz baza wikingów, a potem butny brzeg. Mega śmiesznie to wygląda. No w sumie boisko, faktycznie, do kosza i do nogi. Okej, lecimy teraz z bazą wikingów. Szybko. A weź się tak zaspamujcie X-em. I jak tylko myszką ruszasz w koło. No. No. I nie ma. To jest statek, niszczymy całość. Normalnie. Po statku. Jak to szybko idzie. Na masakra, nie? 10 minut zniszczymy całą mapę. Jak zniszczymy te dwa budynki, są pod lodem, będzie taka dziura w lodzie chyba. Chyba tak. Nie, jeden będzie tylko dziura, ten środkowy taki. Aha, no i dobra, to po bazie wikingów powiem wam. Ej. Tylko krzesło zostały. Ta, taborety, można sobie usiąść, jak ktoś się zmęczył. Okej, okay. Czas na butny brzeg. No i lecimy, po prostu do końca butnego brzegu. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. Go! Jo! No usuwajcie wszystko. Tak, nie żeby zostawało. Wszystko co jest na ziemi, ściany naprzeciwko usuwajcie. Reszta się posypie sama. Zobacz co się dzieje, gościu. Nie ma chaty kolejnej. Już moderna coraz też nie będzie. Tak. Normalnie, taką. Od bucika, nie? Nie ma piwnicy. Nie ma niczego. A tutaj chatka taka troszeczkę bardziej wytrzymała, ponieważ na górce stała. Już nie. Normalnie Passat się zutylizował. Zardzewiały był taki. Stary, nie ma butnego brzegu. No ile? W minutę? Nie ma butnego, no. Na momencie. I to jest tylko 8 osób, gdy tu 15 wpadło. Wiecie co by się działo? Na momencie by mapa znikła. Dobra. To po butnym brzegu. Zobacz jak to wygląda. Widać, w którym domku była piwnica i widać, na której wysepce stał domek, okej. Okay. Grafika się nie ładuje. No ja tak samo teraz widzę, że całe Tilted Towers jest zabudowane. Czyli mapa jakoś tam pamięta to, ale no niestety jego tam nie ma. Zobaczymy, jak będzie znikało. Ale fajnie znika, no. No. To będzie jak rozpływa się. Tego sezonu, pusta wyrwa. Tak. Okej, okay, moi drodzy, przyszedł czas na wypasioną wyrwę. Szarańcza, piloty w dłoń. No i lecimy. Atak! Aha, ty! Coś się zlagowało. Laga mam. Serio? Nie mogę budować nic. Dobra! Jest git? Dobra, już działa. Zlagowało mi się, nie mogłem usuwać. Ciąć. Normalnie nie mogłem ciąć z pilota. Zezwane, bo... Jedziemy z temacikiem. Dobra, jeden się już chyba rozwala. Okej. Okay. Rozwalamy depo całe. I za chwileczkę bierzemy wszyscy razem do puszczy. Okej. Okay. Wszystko się zawaliło? Zawaliło. Tylko auto spadło. Tylko autko spadło. Dobra. Szarańcza. Dawajcie z góry usuwamy. 3, 2, 1, go! Zobacz co się dzieje. Ale te drzewa szybko lecą. Chłopie. Ja to z góry widzę, o ja cię kręcę. Jak to znika. No i koniec. I po puszczy. Po wyrwie. Raczej no i po wyrwie, kurczę. Wypasiona puszcza, niech będzie. Wypasiona puszcza normalnie. No okej. Tak śmiesznie wyglądają, nie? I co, moi drodzy, z góry bardzo fajnie to wygląda. No po prostu wielki krater. Dusty Depot też nie ma. Okej. Okay. Wiecie na co teraz przyszedł czas? Na sklepową zadymę. 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy z tematem.
Krótko, od dołu. Tak jest, ja wam od góry pomagam i patrzę, jak to wygląda wszystko. Dobra, tutaj chaty już nie ma dynamitem. 15 sekund minęło, panowie. Gdzie ta chatka jeszcze ma ścianę? Tutaj, tutaj, tutaj. Pan, jakbyś wziął nieskończoną amunicję, to by oni mogli rzucać ile chce. Okej. No i co mogę powiedzieć? Po sklepowej zadymie. Jeszcze silos tylko usuniemy na odległość. Wow, aż mi przylagowało. Ej, mi też zaczęło słuchać coś. No. Mi też. Chyba mapka już ten. Nie wytrzymuje napięcia. Nie wytrzymuje. Minuta 10 i sklepowa zadyba zniknęła z powierzchni ziemi. Chodzi oczywiście o budynki. Można by było jeszcze te drzewka pousuwać, nie? Żeby było bardziej klimatycznie. Szczegóły. Okej, okay, szczegóły. Teraz przyszedł czas na oazę odpoczynku. 3, 2, 1. Ogień! Wow, za wysoko jestem trochę, za wysoko. Ale z mnie boli. To pochuchaj sobie na niego. Może przestanie. Ej, zarąbiste ma to zasięg, nie? Naprawdę jest no. Kozak. Dobra. Trzydzieści sekund minęło. Mam takie szczegóły, te domki, takie ściany. Tak, 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 no, cieniutkie ścianki. Dokładnie. Pół kola te, nie? Łuki, o. Tak, tak. Ciężej. Ale co to tam dla nas? Tak. Wiem, że dwa domy rozpadnie. Tuk, łuki nie ma. Chłopie. Minuta 10. No i chyba. Już chyba zaliczone. Chyba to wszystko. Zajęło nam to no minutę 40. Nice. Tutaj jeszcze kilka ewentualnie ciężaróweczek, nie? Ale chodzi o budynki, nie? No. Tak, dokładnie. Zobaczmy, jak to z góry wygląda. No. Dosyć ciekawie, został tylko basen. No co? Nie, to są w sumie nawet dwa, trzy są baseny. Nawet nie wiedziałem, tak z góry to fajnie wygląda. 3, 2, 1. Standardowo, moi drodzy, chciałem przypomnieć, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Farrell. Kod w sklepie resetuje się co 2 tygodnie, więc pamiętajcie, żebyście mieli wpisany. A ja będę mógł dzięki wam właśnie organizować takie konkursy jak na konsole, bądź też losować paysafe karty podczas transmisji na żywo. Ej, 30 sekund nam to zajmie chyba. No. Szybka akcja. Szybciutko. Ta-da! No, 32 sekundy dokładnie. 3, tak. 2, 1, go! No i po chińskim domku. 10, 8 Kozak. Sekund. 8 sekund. Dobra, lecimy na pagodę pomyślności. 3, 2, 1, go! Szachu trochę zniszczył. Zniszczymy. Mam moje. Dużo, długo na chyba zejdzie. Dobra, może jednak nie, żartowałem. Było 15. 15 sekund minęło. Będzie 25. Wow. Oj, prawie. I po pagodach pomyślności i smok tibijski skasowany też. Ej, tu jedna stopa była! Czemu się nie wali? Dobra, wali się, okej. Okay. 25, tak. Opóźniony jakiś chłopak. No. Zobaczmy z góry, jak to teraz wygląda. 25 sekund na pagodę pomyślności. To nieźle, to nieźle. 5, 4, 3, 2, 1. A! Pilot, poszli! Nie, to teraz trzeba nacisnąłem. To będzie najdłużej, co tak już zajdzie. Może jakiś rekord pobijemy. Wow, a, bo to są takie fundamenty. Na 50 bota. Chyba tak, chyba tak. Sielskie sioło jest duże. Mhm. I ma śmieszną nazwę. Dobra, tutaj rozwalone.
Serio to się... Poznamy jeszcze jakieś nowe kryjówki na tym sielskim siole dzięki temu. Nie będzie ścian niczego. No możliwe w sumie. Tu pod schodami jest kozacka nawet, w tym budyneczku. A minuta. Minęła. Już minuta, no. Dynamite się sypio. Na czym to się jeszcze trzyma? Dobra, zniszczone. Jeszcze tamte domki. Wow, wow, wow. No. Nikt ich kurczę nie widział. Dobra. Popsuliśmy to wygląda. Całą mapkę. Ej, no one na takich fundamentach jest osadzone, te wszystkie domki no, są. Teraz no. Ogarniam w ogóle. Okej, okay, szarańcza. Piloty w dłoń. I lecimy ze szemranymi szybami. To tam jeszcze na niebie jesteście za wysoko, widzę. Dobra, to będzie fajnie wyglądać. No, drzewa też usuwamy, wszystko, jedziemy. Dobra. Kto strzela? No, rozwalam, bo my nie mamy pilota. No, im się pilot zbugował niestety, mordeczko. Także troszeczkę jeszcze mamy dzięki temu opóźnienia, ale i tak dobrze nam to idzie wszystko. Cyk, cyk, cyk. Tutaj chatki trzeba zniszczyć. No zacząć od dołu może, żeby poszło. Ja się za tą bazę zabrałem, nie? Jaką bazę? Ta co jest pod ziemią. A, czaję bazę. Czaję bazę! No i dobra. Zostało tylko wnętrza. Jak to wygląda? Jak przez okno, moi drodzy, jak przez okno. Powiem wam, że dosyć ciekawe to wygląda ta kopalnia. Z góry, bez niczego. Nie spodziewałbym się, że tak będzie to wyglądało. Dobra. Okej, przyszedł czas na zgubne ziemię. Szarańcza, ogień. To jest ostatnia aj, lotnia. Jak skopiować te zboże. Skopiować zboże i całą mapę zrobić w zbożu. No? Ej, ej, no. Da się? Nie. Da się kopiować. Da się kopiować? Da się, no. Zobacz. Kopiować te zboże i na Twitter Towers z którego się... Można zrobić, no. Zbożowe Twitter Towers. No. Serio kozak pomysł, nie? Okej, jak to wygląda z góry? Dobra, tu jeszcze troszeczkę zostało. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszeczkę, cyk, 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 cyk. I... Ideolo. Pole przeplewione, domki rozwalone. Co? Tutaj ktoś ładnie sobie farmi. Ja teraz jak latam, to za mną lata ta... ziarno za mną lata. Też tak macie? Nie, widziałem jak ktoś tak miał. Okej, okay, to chyba co? Wszystkie lokalizacje takie z ciekawszych dzisiaj sobie już... rozwaliliśmy, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Bierzcie udział w konkursie na PlayStation 4. Przypominam, możecie mnie również wspierać z kodem Gaming with Farel w sklepie. A jeżeli chciałbyś wystąpić w odcinku tak jak dzisiejszy moi goście, wystarczy wbijesz na mojego Instagrama oraz Discorda. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i za pomoc w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Yo!